Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Baldur's Gate 3 i przygoda naszego Astariona, moi drodzy. Przynajmniej póki co, bo będziemy musieli odnaleźć tych naszych towarzyszy, gdyż przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, jak mawia klasyk. W każdym razie, możecie zauważyć tutaj płonącą dzidę na moich plecach. Tak naprawdę to nie dzida, tylko miecz. I wczytałem grę, ażeby sobie ten miecz przełożyć po prostu i nie uciekać bez niego. Także z tego właśnie powodu mamy ten miecz na plecach. Co my tu mamy? Złoto, fajnie, bierę. O, co mamy tutaj? Cześć, posępne serce. Hej, hej, hej. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, zaczaruj czas. Co tam masz? Aha, ocuć ją, sięgnij po artefakt, ocuć ją. O, romantyk. Jaki delikatny. Och, żyjesz, ja żyję, jak to możliwe? Powiem ci, jak powiedział pewien zacny człowiek, nie wiem. Nieważne, ważne, że wyszliśmy z tego cało. To prawda, sądząc po tych wszystkich ciałach, dopisało nam szczęście. Jeszcze jak. Pamiętam statek, potem upadek, a potem już nic. Okej. Masz jakieś pojęcie, gdzie możemy być? Co się stało z naszą znajomą Git? Ja nie wiem, czy ja tą Git w ogóle chcę. Także masz pojęcie, gdzie możemy być? Nie, nie rozpoznaję tego miejsca, ale w porównaniu z tym, gdzie byliśmy wcześniej, to i tak znacząca poprawa. That's a point. Nie zapominajmy o tym, co najważniejsze. Potrzebujemy zapasów, schronienia. Uciekliśmy, ale wciąż mamy w głowach te potworki. No tak, coś w tym jest. W takim razie czas mi w drogę. Nie no. My? Chcesz trzymać się razem? O, potrzebujemy się nawzajem. Ty i ja wiemy, jaka jest stawka w tej grze. Nie potrafię sobie wyobrazić lepszego towarzysza. No w porządku, pewnie. Zanim wyruszamy, chcę ci jeszcze raz podziękować za uwolnienie mnie. Mogłeś zostawić mnie w kapsule i ratować siebie, a jednak pomogłeś mi. Będę o tym pamiętać. I hope so. No i dobra, czyli mamy te naszą posępne serce. Powiedz mi... Kurczę, nie zrespiły się, no. Gdzie to jest podziel przedmiot? Dobra, podziel. Daj to jedno tu, dziękuję. A co to jest? Zniewolony umysł. Mózg humanoida żywy i w doskonałym stanie zawieszony w płynie mózgowo-rdzeniowym. Pytanie brzmi... O, ona ma więcej udźwigu, to ty będziesz nosiła takie pierdółki. Pytanie brzmi... Zapasy na podróż, ty. Wędliny, suszone owoce, drewno na rozpałkę, wszystkie inne przedmioty niezbędne do przetrwania na szlaku. A. Okej. Okay. Sakwa alchemika. Nic nie ma niestety. Kubek! O, widzisz, jak miło. Wypolerowany naszyjnik. Czy mogę go ubrać? To dam tobie. To sobie masz. Powiedz mi ta buława. 2 do 7 i obrażenia obuchowe. Okej. Okay. A to? Miecz długi. 0 do 9. To nie chcę. 4 do 9, wolałbym chyba tak naprawdę. Dam ci sejmitar. Masz. Obuchowe też ci dam, żebyś nosiła, bo ciężkie. To. Co ty masz? Klasa pancerza 10, tu jest klasa pancerza 11. To ma klasę pancerza 13 w ogóle, o panie. Narzędzia złodziejskie, proszę bardzo. Jak miło. Dobra. W ogóle jest taki. Właśnie, mamy awans. Łotrzyk, poziom drugi. Jej! Ja mogę sobie wybrać jakąś akcję, czy o co chodzi? Chytre zagranie, sprint. Chytre zagranie, odstąpienie i ukrycie się. A nie, nie mogę tego wybrać. A, ja mogę sobie w ogóle wybrać jakąś szkołę teraz, czy o co chodzi? Nie.
Masz biegłość używaniu miecza długiego, miecza krótkiego, łuku krótkiego oraz łuku drugiego. Okej. No to akceptuj, i tak nic nie mogę zmienić chyba, nie? Czekaj, co mi to daje? Inicjatywa się zwiększa, przełącz podsumowanie. Ach, to takie rzeczy. Dodaj klasę w ogóle, ty. Wieloklasowość to zaawansowana funkcja umożliwiająca tworzenie potężnych kombinacji klas kosztem niektórych zdolności klasowych na wyższych poziomach. Możesz awansować na kolejny poziom tylko w jednej klasie naraz. Aha. Takie rzeczy. A jakbym sobie wybrał barda właśnie? Czy jeszcze nie? Co mi daje taki bard na ten przykład? Wiesz doskonale, że muzyka to coś więcej niż rozrywka, ma w sobie moc. Lata badań i przygód pozwoliły ci osiągnąć mistrzostwo pieśni i mowie oraz okiełznać zawartą w nich magię. Zjadliwe szyderstwo. Rzuć obelgę pod adresem istoty. Ma utrudnienie przy następnym ataku. Okej, okay. Osłona przed orężem. Wiecie co? Chyba... Czekaj, kojące słowo. O. Fałszywe podszepty. Przeraź istotę, a nie będzie mogła się poruszać oraz otrzyma utrudnienie. O, ciekawe. Ohydny śmiech Taszy. A łowca ma jakiś ten? Przywołaj chowańca. O! Czyli to łowca będzie ewentualnym przywoływaczem. Druid też się wydaje być całkiem fajny. Ale dobra, na razie zostaniemy przy tym, żeby nam... Kurczę, nie wiem. Już teraz bym miał dodawać jakąś klasę. Czekaj, bard, mnich... Wykorzystaj swoje kosmiczne oświecenie, zwinnie unikając przeciwników, skutecznie ich rozbrajając za pomocą ogłuszających ciosów. To nie chcę. Tamta to jest kleryk i myślę, że z paladynem byśmy mogli ją połączyć, ale łotrzyka, no kurczę, no co, no z bardem chyba, no. Zainspiruj sojusznika, by zyskał premię do następnego testu ataku, cechy lub rzutu obronnego. No i kurczę... Mogę wybrać czary. O kurcze, i tego jest jeszcze więcej. O rozmawianie ze zwierzętami. To zawsze się przydaje. Wybrana istota pada na ziemię ze śmiechu i nie może się podnieść. O kurcze. Zapewnij sobie lub celowi niepodatność na przerażenie i zyskaj tymczasowe punkty wytrzymałości. Wiesz co, chyba to zamienię na rozmowę ze zwierzętami. Instrument początkowy. Nie. Skrzypce wezmę. Skillsy są sztuczki. A, to mogę wymienić, już znasz ten czar. Ten czar jest inną wersją zaklęcia, które już znasz. Możesz użyć obu wersji czaru. Co ty mówisz? Osłona przed orężem. Otrzymujesz tylko połowę obrażeń od ataków obuchowych, kłutych i ciętych. Też fajne. Zjadliwe szyderstwo. Rzuć obelgę. A to już było, dobra. Prawdziwe uderzenie. To nie. Przyjaźni. Zyskaj ułatwienie w testach charyzmy przeciwko istocie nie będącej wrogiem. Tańczące światła, światło, pomniejsza iluzja. Co mi daje takie światło? Nasącz przedmiot świetlistą aurą. Wiesz co? Chyba to zamienię na przyjaźń. I akceptuj. I mamy barda, proszę o ciebie. I teraz, panie, weź bądź mądry i pisz wiersz. Przywołanie sobowtóra, też fajne. Odpędzanie nieumarłych, o panie. Ty jesteś klerykiem. I tak sobie myślę, że paladyn to by była dobra dla ciebie też dróżka.
Broń prosta, broń żołnierska, pancerz, lekki pancerz i tak dalej. O! Przysięga gorliwości w ogóle, tu są jakieś przysięga zemsty. Potęga inkwizytora, twoje ataki bronią lub sojusznika. Co? Twoje ataki bronią lub sojusznika zadają dodatkowo jeden punkt obrażeń od światłości. Ciekawe. Obejmij sojusznika mściwą aurą, która zadaje 1 do 4 obrażeń od światłości każdego, który trafi go atakiem wręcz. To jest fajne. A to? Uzdrawia ciebie i pobliskich sojuszników. Nie, to chyba chcę to. Przysięgę gorliwości. Weźmiemy paladyna. I tak bym to w każdym razie widział. No i dobra, to idziemy sobie. Coś tutaj mogę jeszcze znaleźć. Aha, to jest taki tenteges, przymiarka taka. Dobra, a jak schować tą broń? Aha, sama się chowa. Dobra, już wiem, już wszystko wiem. Gdzieś pieniąchy pewnie. O, tam ktoś leży. Postrzępiony kapelusz. Taki plecaczek może się nam przydać jeszcze. Pytanie, czy coś tutaj nie znajdziemy najpierw. Czegoś raczej, czy tutaj nie znajdziemy. Odblokowano recepturę, proszę bardzo. Naciśnij H, ażeby zobaczyć. Premia biegłości. Gdzie jest ta receptura, przepraszam najmocniej. No pokazało mi, że kurczę odblokowało jakąś tą, a ja nie mogę. A tutaj coś jest jeszcze, czekaj. Łotrzyk, bar. Wsparcie wspólne. Wampirze ugryzienie, reakcje, atak okazyjny, fantastycznie, wyśmienicie. Zapytaj, wybierz, czy reakcje mają następować automatycznie, czy gra ma poprosić cię o wybór. I automatycznie wszystko. Dobra. Eliksiry, mikstury, proszę ja ciebie. Zawiesiny, trawa brzegowa, co to jest? Zawiesina z brzegowej trawy. Przykładając odrobinę substancji do ust, słyszysz przytłumione dźwięki. Okej. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale okej. Zapisz grę, proszę ja ciebie. O nie, pożeracz intelektu, niech to. No tak, to będzie zły, jeżeli sobie weźmiemy coś, co już i tak leży tutaj. Wiosłować z całych sił, fala oblewa nam karki. Wiosłować z całych sił, fala oblewa nam barki. Wiosłować z całych sił, pod pokładem morze się kotłuje, lecz królowa sztormy powstrzymuje. Hej ho, takie słowo dała, dobra jest. Ty weź mi to, daj też. Czy ja tutaj wlezę? Tu nie wlezę, okej. Okay. Tak z ciekawości, bo czasem się zdarzało, przynajmniej w Divinity jak było, że dało się skakać z miejsca na miejsce i dostawać do miejsc, które notabene nie powinny być przez nas odwiedzane. No, niestety nie tym razem. Tak dobrze to nie ma. Tutaj też pogruchotany rybak. Proszę ja ciebie. Przeczytaj. Kocham cię, widzisz, powiedziałem to. Jeżeli spotkamy się jutro, powtórzę ci to. I będę ci to powtarzać, aż się zestarzyjemy i posiwiejemy. No chyba nie do końca. Zróbmy to, ruszajmy do Wrot Baldura. Wiem, że to ryzykowne, ale tu też nie jest bezpiecznie. Ostatnie miesiące były niełatwe, ale kiedy jesteś przy mnie, zawsze jest mi trochę lżej. Zostaw swoją łódź i spotkajmy się na wzgórzu nad starym mostem. Zabierz ze sobą tylko to, co zdołasz nieść. Więcej nie potrzebujemy. Okej. Okay. A tu niczego nie widzę innego.
Bierz wszystko. I Belladonna jakaś. Belladonna Mamma Mia. Co to jest? Szczypce i narzędzia złodziejskie. To biorę od razu, jasne. To zaraz sobie zobaczymy. O! Jeszcze żywe intelekty. Gdzie te pożeracze? Tam jeszcze wchodzić... Znaczy w sensie tam do tych drzwi nie będziemy jeszcze wchodzić, ale tutaj jak najbardziej możemy zajrzeć. Pokaż mi, właśnie, ja chcę zobaczyć, jak to wszystko w ogóle działa jeszcze. No jesteś sobie ty. Rzuć. Tym i rzuć mi to tu. Świetne. Opowiedz mi o tym dziwnym przedmiocie, który nosisz. Pewnie. Nie ma o czym mówić. Zresztą nie tobie jest przeznaczone to usłyszeć. Zapomnij, że to widziałeś. Wiesz co? Powinniśmy się odrobinę lepiej poznać. No niby nie, ale jeżeli mam na tobie polegać... Musimy polegać na sobie nawzajem. No właśnie. Łatwiej często oznacza nudniej. Poza tym mamy już wystarczająco dużo powodów, żeby polegać na sobie nawzajem. W końcu nie możesz zwierzyć się byle komu z tego, że w twojej głowie rośnie potwór. Jeśli nie chcesz o tym rozmawiać... Może po prostu chcecie lepiej poznać, wiesz jak jest. To urocze, ale nie martw się, z pewnością zdążysz poznać mnie całkiem dobrze, podróżując w moim towarzystwie. Póki co nie ma potrzeby urządzać przesłuchań. No tak, no tak. Jeśli taka jest twoja wola, uszanuję ją. No zobaczymy. Rozważ wyznanie posępnemu sercu, że jesteś wampirzym pomiotem. O kurczę, ty, zapiszę grę, zobaczę co się stanie. Zastanawiasz się, czy to dobry pomysł. Zawiązaliście nic porozumienia, ale czy jest ona dość silna, żeby przetrwać takie wyznanie? Powiedz jej prawdę. Hells. Why can't I just have normal, boring companions? I should be grateful you told me at least. So, a vampire spawn. Is my throat safe? Boże, czy nie mogę mieć normalnych znajomych? Mam większe zmartwienia, przynajmniej ode mnie, ale jeśli dopadnie nas mój dawny pan, nic nie obiecuję. Jak w banku. That's good enough for me. No, nie widzisz. The truth's out now in either case. Did you want something else? Co sądzisz o wszystkim, co nas do tej pory spotkało? What are you referring to exactly? Co masz na myśli? Co zrobisz, jeżeli faktycznie uda nam się usunąć kijanki? Jak sobie radzę, twoim zdaniem? Przejdź do innych spraw, masz chyba inne przemyślenia. No dobra, co ma, jakie masz przemyślenia? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, no dobra. I'm all ears. Nie ma problemu. Przejdź do innych spraw, odejdź, dobra. Miło było, ale się skończyło. No i proszę, mamy walkę. Fantastycznie, wyśmienicie. Chciałbym spróbować tak. Osłonę. I bardowską inspirację. No i koniec tury. Dobra, czy ja tutaj dostrzelę czymś? Nie gadaj, że nie mam kuszy.
Nie no, mam kuszę. Użyj zestawu broni dystansowej. Czy mogę... Wiesz co, podejść trochę bliżej, tak na wszelki wypadek. Aj, za mało punktów akcji. Dobra, niech będzie tak. No, no, nie szalejcie tak. Ukradkowy atak. Wiesz co? Czekaj, to tu może? Maybe? Hmm? Jak to za mało punktów akcji? A czekaj ty! Uzdrowienie! O panie, to ja się mogę leczyć takim czymś. Graj! Bardowska inspiracja. Dobra, to nie będzie bardowska inspiracja jeszcze raz. Aha, nieprawidłowy cel, bo ona już to ma. Ale muzyczki przynajmniej możemy sobie posłuchać. Dobra. Teraz jakoś to trzeba, kurczę, taktycznie rozegrać. Czekaj. Rozprucie. W sumie od początku mogliśmy dać te błogosławieństwa, ale dobra. Teraz to już nie ma co się nad tym zastanawiać. Przydałoby się to, co było w Divinity w każdym razie. Zyskaj premię do swojego następnego testu cechy. Co? Wykorzystujesz bardowską inspirację? Aha, tu są błogosławieństwa wszystkie nasze. Dobrze, 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 dobrze. To już wszystko kumam. No, żartujesz sobie? Jak ja bym się uleczyć teraz tak dużo? Użyj swojego błogosławionego dotyku, żeby uleczyć istotę lub ozdrowić ją. Aha, w siebie tak... Klikając na siebie nie mogę się uleczyć, szkoda. No, co ty robisz, ej? Weź się jeszcze dolecz do końca. Nakładanie, uzdrowienie 4, uzdrowienie 2. No i prawie w pełni jesteśmy uzdrowieni. Dobra, super. Pusto, pusto. O, móżdżek! Bierę. Dobra, zapisz grę. No nie wiem, czy powinniśmy. Czekaj, tu coś leży w ogóle jeszcze. O, 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 o! Panie kolego! Bierę wszystko, pewnie. Ty... Podnieś to. Chcąc, nie chcąc, może się nam przydać. Olej zmniejszający. O kurczę, ty. Czekaj, to zapisz grę znowu. Co za miejsce, nie do życia. O, bulwa próżni. Próżni, próżni. I właśnie, jak stoimy z levelem? No, do awansu jeszcze troszkę. Seriously.
Mikstura szybkości, o proszę, czaszka, ej, ta bulwa, dobra. Jakieś teleportation. Może jeszcze nie będziemy tam szli. Ja zapiszę grę i zobaczymy, co znajdziemy tu. O, faktycznie, ty. Zbliżasz się do umierającego monstrum. To właśnie takie stworzenie cię porwało. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. O, współczujemy mu, co ty gadasz? Czekaj, zapisz grę. Współczucie. Poddaj się temu uczuciu, nie, coś jest nie tak i się cofnij, nie, jesteś wściekły, prawda? A, czyli słowem, albo go zabijemy, albo go zostawimy. Poddajemy się uczuciu, zobaczymy, co się stanie. Nie no, tyle to nie. Inteligencja, skoncentruj się na jego myślach, pewnie. Ile potrzebujemy, o panie. Co ty gadasz? Czytaj to. Nie. Tak to nie. Czytaj to. Tyle to nie, tak nie będziemy grać. No letki przypał, nie? You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Dobra, dobra, to już było. Tak, współczucie, współczucie. Poddaj się temu uczuciu. Dobra, dobra, dobra. Inteligencja, rzut ponownie. No co ty gadasz w ogóle, ty? Dwa razy to samo? No nie wierzę w to po prostu. You could end its life here and come. Dobra, 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 dobra. Ostatnia próba. Zapiszę grę. Poddaj się temu uczuciu, tak, tak? No weź. O, no i widzisz. Czego chcę? Sukces. Wasze jaźnie stapiają się w jedno, pożądając czegoś utraconego. Wtem jego uścisk powraca ze zdwojoną siłą, niczym imadło miażdżące umysł, zmuszające do posłuchu. Co ty gadasz w ogóle, ty? Skór potrzebuje pożywienia, aby przeżyć, a ty możesz nakarmić go własnym ciałem. Nie no, tyle to nie będziemy robić. Z całych sił staw opór mentalnemu atakowi. Dawaj. 5. Zerowy stopień trudności, ale to co nam się udaje w ogóle. Monstrum jest wyczerpane i pokonane. Jego oczy przypominające wilgotne pomarańczowe perły emanują wrogością. Zamknij jego oczy na zawsze. Jestem dobry, ale bez przesady. Czy coś tu znajdę jeszcze ciekawego? Przepraszam najmocniej, najbardziej. Halo? Nie, dobrze. W takim razie... Tam jest jakiś teleport. Tam... Dobra, idziemy tędy, zobaczymy. O Jezu, to tutaj ta mapa to jest... Czy mogę przez to przejść bez narażania się na ten ogień? Mogę, ty. Hihihi. Czekaj, to nią też tak zrobimy.
I ona skacze dalej. Ale... no to ma działać troszeczkę inaczej, to ja mam być na górze. O, teraz działa ok. Zapisz grę. Czekaj, czekaj, czy to są jakieś miejsca, w których już żeśmy byli w życiu? No, to idziemy tędy zobaczyć. No. No use digging with my bare hands. Za głęboko zagrzebane, potrzebuję łopaty, no przecież jest. A, w ten sposób. No i widzisz, tak się robi pieniądze. To ja może zamiast tego, że pójdziemy tu, to najpierw bym poszedł tu, czy nie? Ty słyszysz jakichś ludzi w ogóle? Albo coś w ten deseń? Dobra, to idziemy tu najpierw. No i sam pierw idźmy tu. Tam jest jakieś ładne miejsce. Jakaś dama is. Dobra, to zróbmy może w ten sposób. Bardowska inspiracja. Jak to nieprawidłowy cel, że co, że za daleko jestem? Ona cały czas ma tą inspirację, ty. Yay. There is work to do. Well, hello. Well, hello. Siema. Just leave it. No nie, to ta. Czy my chcemy tą kobitkę przyłączyć, tą orczycę czy cokolwiek to tam jest? Mogę tu kliknąć coś? Approach the sigil on the stair. Okay. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Dotknij symbolu, odejdź. A dotknij symbolu, zobacz co się stanie. Jeszcze mnie kurczę poraziło. Elektryka prąd nie tyka niby. O. A hand? Anyone? Kim jesteś, siła, chwyć za rękę, Bart charyzma. Zestój się z magią sigilu, a potem nakłoń ją, żeby się uspokoiła. What? Gwałtownym, ale wymierzonym ruchem próbujesz uszkodzić sigil. Co to znaczy? Nie, czyli że ja go... Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Czy ja go ratuję, czy co? Tak. Kim jesteś? Ach, to ty. A w sumie maga też możemy chyba mieć. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Co? Nie przepraszaj, wszystko w porządku, przedstawianie się? Marnowanie czasu przechodzących poszukiwaczy przygód? No mam nadzieję. Zwykle idzie mi znacznie lepiej, że przedstawianie się idzie lepiej. A, używanie magii. In a manner of speaking. Też byłeś na Nautiloidzie.
Mniejsza z tym, jakim cudem utknąłeś w tym kamieniu. Nie wiem, co dokładnie zaszło, ale statek się rozpadł na kawałki, a ja raptem znalazłem się w powietrzu. Spadam, dostrzegłem migotanie, w którym moje ciało miało się gwałtownie spotkać z ziemią. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? W ten sam sposób. Przejąłem kontrolę nad statkiem, posadziłem go bezpiecznie na ziemi i wszystkich uratowałem. Przeżyłem. Tylko to się liczy. I agree. But I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? No, coś takiego. Mów dalej. The insertee we speak of, this szczepiony nam pasożyt, w okresie bolesnego dojrzewania przemieni nas w łupieżców umysłu. It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. O, musimy go uniknąć. No cóż. Nie jesteś kapłanem albo lekarzem, bo felczerem, może chociaż bardzo sprawnie operujesz igłą i nićmi. Zdaje się, że wiesz o naszym stanie wystarczająco dużo, żeby zdawać sobie sprawę, że umiejętności nie zdążyłem przeczytać. You don't happen to be one of them. Nie tracę nadziei, że jestem w towarzystwie właściwej mniejszości. Czyżby jednak nie? Potrafię leczyć podstawowe rany i schorzenia, ale obce pasożyty? Obawiam się, że to za trudne. Mało kto się na tym zna, tak ustaliliśmy. To rzadka przypadłość. Niewątpliwie będzie nam potrzebny uzdrowiciel i to już niedługo. Może pomożemy sobie nawzajem po raz kolejny i razem poszukamy rzeczonego uzdrowiciela? Brzmi jak dobry plan. Zapraszam do mojej drużyny. Co dwie głowy z pasożytami. To nie jedna. Dziękuję ci za wydostanie mnie z tego kamienia. O, widzisz. O, i będziesz miał okazję, żeby się odwdzięczyć, jasne. Dobra, pokaż mi, kim jesteś, dobry człowieku. Ty jesteś, proszę ja ciebie, typowym magiem, także bardzo mnie to cieszy. Ale w związku z tym, że jesteś typowym magiem, to ja, proszę ja ciebie, chciałbym... Nie mogę ci dodać? Mogę ci dodać, czekaj, ale najpierw czary. Dobra, wybierz znane czary z listy poniżej. Rzucanie czaru wymaga komórki czaru, chyba że posiadasz zdolności pozwalające rzucić go bez używania komórki. Promień zatrucia, ochrona przed dobrem i złem. Takie buffy troszeczkę, dobra. Płonące dłonie, wywołanie. Każdy łatwopalny cel odnosi obrażenia od ognia. Znalezienie chowańca. Przyjmuje wybrany przez ciebie zwierzęcy kształt. To na pewno. Kolorowy rozprysk. Oślep istoty. Ciśnij kulą, która zadaje obrażenia od dźwięku. Przebranie siebie. Magicznie zmień wszystkie aspekty swego wyglądu. Błyskawiczny odwrót. Fałszywe życie? Co to znaczy? Zyskaj tymczasowe punkty wytrzymałości. Okej. Okay. To może być spoko. A jeżeli chodzi o czary, o zbroja maga, chroń cel przed atakami, mura mgły, okej, okay, tłuszcz, pokryj teren tłuszczem, no to w sumie coś ognistego by się jeszcze przydało. W takim razie dajmy to. Dłuższy skok też fajne. O, widzisz, może zamiast tego byśmy sobie wybrali to, chociaż nie, daj mi to jednak. I teraz tak, uśpienie. Noż, kurczę. Tłuszcz, mgła, uśpienie, wiedźmowy pocisk i zwykły piorun. Dobra, powinno być okej. Chociaż nie, bo chowańca nie mamy w takim razie.
A musimy mieć chowańca. Akceptuj. No i wyśmienicie, dobra. No i cyk, no i idziemy dalej. Dobra, czyli mamy już dwóch bohaterów, którzy nam będą pomagać. Wyśmienicie. Ja sobie zapiszę grę. No i te demonice bym chciał jeszcze. Nie będzie jej szukać. To jest najgorsze. Jakieś wejście do kaplicy, panie. Co to za kaplica, przepraszam najmocniej. O. Czy ja mogę... Boże, nie mów, że mogę do tego strzelić. O, twoja tura, co ty gadasz? My jakąś walkę mamy w ogóle. O, niech to. No dobrze, no to w takim razie co? Bardowska inspiracja. Koniec tury. O, tu jest jakiś chłopak jeszcze, proszę bardzo. Ty dziadu jeden. Tak coś czułem, że to będzie zły pomysł, żeby tak... Dobra, czy ja mogę cię tutaj pacnąć tym? Nie ma opcji. Czy ja mogę... Ej, przecież... Gdzie ja mam mojego chowańca? Zbroja maga, magiczna dłoń. I weź magiczną dłoń. Koniec tury. Co ja bym tobą chciał zrobić? No na pewno bym chciał tutaj przeskoczyć. Niech będzie. Testy skradania się. Święty płomień. Spowijasz cel blaskiem. Mhm. O, odporność. To na pewno się przyda. Koniec tury. Dobra, dawaj dalej. Next. Serio? Dobra, no to co, rzut? Co ty mówisz, że za ciężkie? Ja mogę czymś innym rzucić? A taką skrzynią mógłbym rzucić? Przyjaźń, ułatwienie w testach charyzmy. Fałszywe podszepty, przeraź istotę, a nie będzie mogła się poruszać oraz otrzyma jakieś tam coś tam. Dobra, no to spróbujmy. Czy nie mogę tego zrobić? Aha, no tak, nie widzę. Czy mogę strzelić? Mogę, ale i tak nic nie trafię. Bijenie krytyczne, orzesz, kurczę, no to powodzenia. Święta reprymenda, nie wiem co to znaczy. Mogę tobą się ruszyć? Nie, bo to nie jest twoja tura, dobrze. To z takich rzeczy, co powinniśmy zrobić. Stań sobie tu. Wskazówki. Testy cechy. Nie, bo oni atakują i tak. Ognisty pocisk, ty. ...45% szansy, a tu 65%. Dobra, to palniemy tu. Ahaha!
Next. Czym ja mogę rzucić? Za jeden tylko? Ła, szkoda. No dobra, jakby to kurczę tutaj teraz. Ale czemu? Aha. Czyli na nie za wiele mi się to teraz zda. No dobra, no to dajmy to. No proszę ja ciebie, cyk! Dziękuję, dobranoc. No i koniec tury, dobra. Ojo, chybienie, szkoda. Aha! Dobra. Ten chowaniec i tak nie na nie za wiele się zda w każdym razie teraz. Czy ja mogę do ciebie strzelić? Nie bardzo. Mogę cię obejść w jakiś sposób. Nie jak chybienie. Najgorzej. Dobra. Przewrócenie, ty. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Dobra, to zróbmy tak. Uśpienie to nie. Zbroja maga. Aha. Nie może mieć na sobie pancerza. No tak, zapomniałem. Czy ja tam będę musiał zejść? Mam nadzieję, że tym ogniem to zdejmę, bo to... gałgaństwo takie, kurczę. Strzelę? Nie strzelę w życiu. Czekaj. Chociaż może? 36%. Strzelaj, zobaczymy. Trafiłem! O, nie wierzę w to. Dobra. Ciekaw jestem, czy... wróżenie bez magii. Przeczytaj. Każda stronica tej ilustrowanej księgi opisuje znaczenie innej karty Talisa. Na tytułowej stronie napisano odręcznie wiadomość. Moja najdroższa Quileno. Kiedy spałaś, pozwoliłem sobie na kolejne czytanie kart Talisa. Poniekąd spodziewałem się, że wyciągnę głupca, bo teraz tak się czuję, a i twoje przedsięwzięcie do rozważenia nie należy. Zamiast tego wyciągnąłem, co następuje? 10 fal oznaczających boską miłość, błogość lub złudzenie, kometę i śmierć. Mhm. Bierzemy wszystko. Klasycznie. Gratis to uczciwa cena. Tu niczego, kurczę, nie ma. Dobra. To ciekawe. Fajna immersja tutaj jest. Bierz wszystko, dziękuję, dobra jest. Sprawdźmy w takim razie, co my żeśmy tutaj takiego podnieśli i co ja takiego ciekawego mogę tutaj... Biegłość w rodzaju, dobra, wiesz co, zmienimy sobie kuszę na łuk. Nie wiem czemu, ale jakoś odnoszę wrażenie, że będzie lepszy. Lecik. Zbroja skórzana, proszę ja ciebie. Ty masz ile? 10 klasę pancerza. Czy możesz ją ubrać? Możesz, ale wyglądasz w tym tragicznie wręcz. Zbroja luksusowa, no to panie, no to biorę. Aha, brak zbiegłości.
braku wyszkolenia jednocześnie utrudnione niektóre rzuty i uniemożliwi ci czarowanie. No to świetnie, dobra, to nie chcę w takim razie, czekaj, a to? Średni pancerz, a to jest... Lekki pancerz, czekaj, przeszywnica? Tak? Myślę, że tak będzie okej. Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? To są te książki. Tu też jest ta książka. Kolczasta bulwa. Zadziory eksplodują przy uderzeniu, powodując krwawienie. Wydaje się być całkiem spoko. Srebrny medalion. Też sobie założymy, bo czemu nie? Masz łopaty. Rapier w ogóle, ty. Fajny, 4 do 11. Masz, z rapierem będziesz chodzić. Jestem rapierem. Jeżdżę roweriem. Aha, tutaj trafiają takie jedzonka i tego typu rzeczy. Dobra, ale w plecak. Do plecaka myślę, że możemy schować te wszystkie papierologie, chciałem powiedzieć. Te papiury siejskie. Agat. Koszula. Premia do KP z zręczności ograniczona do 2. Tu? Okej. Łuk krótki. No i dobra, moi drodzy, myślę, że czekaj, jeszcze ten drąg nietypowy. A to, co ty masz? 0 do 7, a tu? 0 do 7. Weź to porównaj sobie. Aha, czyli nic ciekawego, dobra. Spoko. Premia do ataku minus 1, ty, za duże to jest dla nas. Okej, kumam. A jakbyśmy założyli to? No i tu już mamy plus 3, dobra. A jeżeli ja bym dał tobie to? Też mamy plus 3. I myślę, że na tym pozostaniemy. To ona będzie tutaj walczyć tym przepotężnym mieczem. Przynajmniej póki co. Zobaczymy, jak to będzie później. Niemniej jednak, moi drodzy, myślę, że tym akcentem sobie możemy zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej!